Hej, tu Magda. Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy coraz bliżej wakacji, naszych wakacji i myślę, że to jest ten czas, żeby wprowadzić małe zmiany na naszym kanale. I jak mówiłam, tak zrobiłam, są zmiany, a dlatego, że jesteśmy w Bielawie na kemping Sudety, gdzie chciałabym Was oprowadzić po tym kempingu. Szybki nasz wyjazd, rodzinny wypad w nasze strony, nasze okolice. Zobaczycie, jak to tu wygląda. Jeszcze tak wracając do powitania, chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj mega gorąco. Pod leci pod tyłeczku, więc dobrze, że tutaj na kempingu jest basen, jest możliwość schłodzenia się, także szybko pokażemy Wam, jak to tu wygląda. Także tak prezentuje się tutaj kemping. Widoczek ładny jest. Jest kilka namiotów. Parę przyczep, ale z tej strony tu zarzutu, tam są zrobione parcele. I tam są parcele typowo dla przyczep i kamperów. I też za tym płotem, tak jak widać, jest prąd. I trzeba mieć dość długi kabel, dość długi przedłużacz, żeby się tutaj podłączyć. Bo na tym polu nie ma prądu. Więc taka trochę, no lipa to jest. Tak, tu już jest jeziorko z tej strony. Tutaj są toalety. Recepcja. Jeszcze to wszystko w takim jest takim trochę stanie niedokończonym. Ale tak wyglądają właśnie tutaj po tej stronie parcelki. Już tam do końca widać, jak tam akurat idą. To tak to jest podzielone. I tak wygląda parcela. Z tej strony wygląda to tak. To jest możliwość podłączenia właśnie prądu. Więc nie no, piruety, nie z tej ziemi. Klapki mi spadają. Tak to wygląda z góry. I tak wygląda basen z góry. Jest tu sporo ludzi. Ale jest głębszy basen, mniejszy. Typowo dla takich malutkich dzieci. Także idziemy, żeby się dzieciaki wymoczyły. Kemping Sudety w Bielawie. I tak właśnie nas wita. Wjeżdżamy i jedziemy tą drogą. Tutaj za tym żywopłotkiem cały czas prosto, aż do końca. I wjeżdżamy na kemping. A tu po prawej stronie mamy kasy. Chodzisz? Są jakieś atrakcje takie dla dzieci, helikoptery, popcorny.
2, 7. Po prawej stronie mamy jakieś tradycyjnie najlepsze pizze w mieście. Nie wiem, nie jedliśmy, nie ocenimy na chwilę obecną. Może dzisiaj będzie ten dzień, że spróbujemy, zobaczymy, jakie będą kolejki. Misia, Misia, hamuj! Cześć. Chciałam powiedzieć, że ledwo weszliśmy i już trzeba było jednak zamawiać pizzę, bo głodomory. No! Sefciu, z keczupem? Ale jakoś tak pizza dziwnie wygląda. Zobacz, jaki syn mój jest odważny. Seweryn! Seweryn! Cześć! Zjedziesz sam? Zjedziesz sam? Okej. Okay. Czapka do tyłu. Prawdziwy kozak. Super! Tak możesz mieć. To ja będę czekała tam na ciebie, dobra? Okej. Okay. No. Oczekiwanie na syna. Jedzie, jedzie! Super! Ekstra, chodź, mistrzu! Niesamowity jesteś! Ekstra! Coraz więcej ludzi na kempingu i coraz więcej uruchomionych atrakcji wodnych. Atrakcja to jest pilsner z lodówki w kuflu. Przystań tu. Przystań tu. I w kuflu wielkie. Wypij chłodne piwko w kuflu. Przystań tu. Idealnie. Tu mamy toaletę męska, damska. Możliwość wzięcia prysznica. A tam mamy toaletki. Tak pokazane na szybko, bo ruch w interesie jest, więc nie będę tam nikomu przeszkadzała. A po tej stronie tutaj mamy do dyspozycji jeszcze krany, gdzie zapewne można sobie umyć naczynia. Działa. Działa. Także budynek tutaj widać, że jest nowe, to nowo wybudowane, więc tutaj wszystko jest fajnie na poziomie zrobione. Wchodząc do toalety, naprawdę widać, że jest to czyściutkie, świeże, więc pod tym względem na pewno jest to duży plus. A cała reszta, no tak jak widać, tutaj jeszcze są jakieś remonty, jakieś prace. Myślę, że wymaga to dopracowania, ale chyba jest jakiś duży potencjał jest w tym kempingu. Jeżeli będzie możliwość na tej części zrobienia pociągnięcia chyba prądu, no nie, dostępu do wody, to myślę, że może być całkiem fajnie. Szkoda tylko, że nie ma jakichś drzew, bo wszystko jest w słońcu, czyli przy tej temperaturze, co jest dzisiaj, to jest po prostu tam patelnia. Ale tam, gdzie są parcele, są drzewka, więc jest to fajniejsze. I są duże parcele, przestronne, wygodne. Trochę cienia, blisko prąd, woda, więc wszystko co potrzebne. Więc myślę, że naprawdę ten kemping, jeżeli ktoś o to zadba i się za to weźmie, może przyciągnąć tutaj w nasze okolice bardzo dużo ludzi i turystów, bo bazę wypadową mamy świetną. No nie? Tak jest. Baba Jaga. Są lody, są gofry, zapiekanki i frytki. Dobrze. Więc jest możliwość sobie coś tutaj kupienia. O, zaraz od pani frytka weźmiemy.
O, tu jest fajnie, tu jest fajnie. Wiaterek wieje. Pomost prowadzi na wyspę, gdzie można sobie... To jest Magda, wyspa miłości. Tak? Skąd ty zawiesz? Bo jak siebie nie znałem, to byłem tu. Aha, ty się tu zakochałeś? No to tak to właśnie wygląda. Skoczymy z mostu, ja zrobię salto. Dobrze. Zrób, tu udokumentujemy. Dobrze. Dla PZU. Zrobimy show. Dla PZU będzie zdjęcie. No tutaj pan sobie łowi rybki. A tam jeszcze na wyspie mamy możliwość zrobienia sobie grilla. Także też można się tam rozłożyć i pogrillować z rodziną. Już widzę, że tam sobie pływają. Czyli jest jakieś zejście z wyspy też bezpośrednio do wody. Jadłaś loda kolejnego? Powiem ci, że nie da się ukryć, że zjadłaś loda. Pokaż. Ja też. O, ja cię. Ale lodożercy tutaj są. Ale cień, ukojenie. Misia! Misia! Misia, zobacz, jak widziałaś, jak tutaj kaczki śpią? Chłopaki, widzieliście, jak kaczuszki tu śpią? Chodźcie, zobaczcie. Tylko cichutko. Zobaczcie, jak tu kaczuszki śpią. Widzicie? No. Nic dziwne, no nie? Chodźcie. Niech sobie śpią. Ale tutaj jest fajny zakamarek, co? Nie wolno budzić, tak. La 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 la. Tu chyba znaleźliśmy jakiś skrót. Myślę, że chyba tędy wyjdziemy na nasz kemping. Tak? Ojeju, no to już pójdziemy tutaj po schodkach, zobaczymy, czy możemy nóżki zamoczyć i wrócimy na kemping, tak? Zobaczcie, bo teraz już jesteśmy po drugiej stronie jeziorka. Tak? Z drugiej strony już, tak żeśmy przeszli. Pójdziemy teraz tam na schodki, zobaczymy, czy możemy pomoczyć nóżki, a jak będziesz chciał, może zanurkujesz? Tutaj się szykuje chyba grubsza impreza, Łuki, bo są motocykliści i jest coraz więcej osób. Nigdy nie byłem. Ostatni pod drugi przed snem. Po kompaniu. O tej. O tej. Co robią rodzice wieczorową porą, gdy są sami? Robią żarło. Robią żarło. Kroję cebulkę. Nie rozstawialiśmy się zbytnio z naszym sprzętem do gotowania, bo jesteśmy tutaj dzisiaj tylko jedną noc, więc szybkie jedzonko. Dlaczego? Bo cały czas dzisiaj mieliśmy gości. Ktoś nas dzisiaj, cały czas ktoś się wymieniał z naszych znajomych i nas odwiedzali tutaj na kempingu, więc ze wszystkimi chcieliśmy porozmawiać i nam po prostu czas zleciał, więc przyszedł wieczór i zaczynamy brać je za jedzenie, a dzieciaczki nasze już śpią po całym dniu atrakcji, bieganiny, basenu w końcu padły, więc mamy czas dla siebie. No nie, tato? Mamy czas. Tak. Otwieramy. Otwieramy wino. Ciii. Do jutra. Dzień dobry. Pogoda nas troszkę zawiodła, bo miał być bardzo piękny weekend, ale się okazuje, że
coś tutaj się zaczyna dziać niefajnego w chmurach i mają być jakieś przelotne opady deszczu, więc zastanawiamy się, co robić. W połowie żeśmy się w sumie spakowali, oto nasz burdello, bum bum. No i chyba zjemy szybkie śniadanie i po prostu pojedziemy do domu. No zobaczymy, myślimy. Tato jeszcze szybko próży do WC, a ja jeszcze chciałam pokazać Wam Osir Bielawan, pole namiotowe i cennik. 15 zł za miejsce za przyczepę kempingową za dobę, za osobę dorosłą, 10 zł za dziecko, za prąd 15 zł, 5 zł za namiot, 5 zł za parkowanie auta, motocykla. W cenie jest dostęp do sanitariatów i nadrysków z ciepłą wodą. Tutaj są sanitariaty, tam jest opróżnianie WC, czyli tato opróżnia tak zwanego kota. I lecimy. Lecimy sobie do domu. Łotry, łobuzy! Fajnie było? Mama, nigdy tu nie byliśmy. Nigdy tu nie byliśmy, no, ale powiedzcie, fajnie było? Tak. A co Wam się najbardziej tu podobało? Basen. I lody były bardzo dobre? Tak. Tak? Mm. Pizza była jedynie taka słaba, no nie? Fryty były ok, nie? Taka słaba pizza ta była, no nie? A tak to wszystko nam się podobało tu? I co? A lód upadł, ale pan zrobił następnego, tak? Bardzo fajny ten pan był, tak? No już pod domem. Przyczepka zaparkowana, autko schowane. Muszę rozpakować kilka pierdółek, co tutaj oczywiście wozimy, trochę zrobić prania, jak to zawsze po takim wyjeździe krótkim, ale zawsze dużo później do roboty jest. Także co? No, byliśmy. Bielawa, kemping, Sudety. Myślę, że kemping z potencjałem, jeżeli ktoś naprawdę się tym zajmie, zrobi to konkretnie i będzie prowadził to z jajem, to myślę, że fajnie będzie tam spędzić sobie jakiś weekend, parę nocy, bo baza wypadowa jest fajna, basen też jest fajny, jeżeli chodzi o atrakcje dla dzieci. Jest co robić, jest co zwiedzać. Także byliśmy, zobaczyliśmy. A co miałam jeszcze powiedzieć? Noc była intensywna. Grali chyba do 3 rano, także trzeba się liczyć z tym, że są tam balety, że jest muzyka i to do dość późnych godzin, więc no ale to był też weekend, więc może dlatego są wakacje. Nam to ogólnie nie przeszkadzało, dzieci spały jak zabite, więc akurat my się tego nie czepiamy. No ale teraz co? Jakie plany? Plany mamy takie, że czekamy oczywiście na swój upragniony urlop. Zbliża się już wielkimi krokami, więc myślę, że już w następnych odcinkach będziemy mogli Wam pokazać, gdzie ruszyliśmy. No chyba, że jeszcze coś w międzyczasie może mi się przypomni albo wpadnę na jakiś pomysł, żeby coś Wam tam jeszcze pokazać. Także jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas na Facebooku. Myślę, że niebawem na Instagramie się też pojawimy. Także żeby być na bieżąco, żeby też pokazać Wam fajne kempingi w Polsce. Bo co? No bo w tym roku postawiliśmy na Polskę i tą Polskę sobie troszkę pozwiedzamy. Także trzymajcie się, do zobaczenia na następnym kempingu. Pa!